Jesteśmy w kanale Kilońskim. Oczywiście płyniemy w konwoju, można by było tak nazwać, podczas II wojny światowej, konwoje do Murmańska. Ale tutaj tak się płynie. Jedynie w miejscach, gdzie są mijanki, może można troszeczkę przyspieszyć, ale każdy statek ma tutaj określoną prędkość. I nie ma żadnego szaleństwa jak na autostradzie. Przed nami statki, ja tam jeszcze za zakrętem jeden. A to co widzimy, to jest przeprawa promowa na drugą stronę kanału. Jest ich na tej trasie duża ilość. To dla ułatwienia życia mieszkańcom. No i prom rusza. Kanał Kiloński pokazywałem już nie raz w swoich filmach. Jest to na pewno ułatwienie dla chcących przeprawić się na drugi brzeg. Nie muszą robić objazdu do najbliższego mostu. Oszczędność paliwa i czasu. Przed nami cztery statki. Jeden już się schował za zakrętem. No i my spokojnie za nimi płyniemy. Tam już widzimy ten to jest w kolejności trzeci przed nami, który wchodzi w zakręt, czwarty już jest za tym zakrętem, za tym łukiem. No, musimy trochę zwolnić. To tak w małym skrócie chciałbym pokazać, jak wygląda przeprawa kanałem Kilońskim. Dodam tylko, że płyniemy w kierunku Bałtyku, Morza Bałtyckiego.
dalej będziemy się kierowali do Porvoo w Imanii. To jest jedna z jedno z najstarszych miasteczek w Finlandii, położone 40 km od Helsinek. No, zobaczymy, co nas spotka na Bałtyku. A z tego ujęcia jest dobrze widać, jak rozstawione są te statki, z jaką prędkością się poruszają. A ten już tam się zaraz schowa. Tak spokojnie, usypiająco do przodu. A to jest jeden z wielu mostów na tej trasie. Także te przeprawy promowe są potrzebne, bo daleko by musieli objeżdżać, żeby przeprawić się na drugą stronę mostem.